Cześć, witajcie, z Krystyną Sepsą i dzisiaj będziemy nagrywać, jak robimy snopki, ostatnie dwa odcinki, czyli szósty i siódmy, nie, siódmy i ósmy, było skoszenia, więc dzisiaj będziemy sobie robić snopki i zaczynamy. Ta prasa jest trochę mała, więc będę się starała jak najwięcej zabrać. Następna rzecz, którą musimy kupić w wyparniku, to jest serw Polskiej Wsi, to nowa prasa, bo widzicie, może wszystko na razie bierze, miała trochę, ale tymczasem odmienię się. Coś tak czy super łapę, bo dobiliśmy już 210, 211 mamy, więc fajnie bardzo. Widzę, że to wygląda też na mnie skarbnego, więc super. Z tego pola trochę będzie smutków. Już dzisiaj to skończymy sobie szybko to pole jedno, więc jeszcze zaczniemy sobie tamte pole. Jutro najwyżej zrobimy, wszystko sprzedajemy, potem będziemy orać, no i potem siać, i potem wywalamy. Tak może trochę dziwnie, bo będzie się ciągle powtarzać, ale byłem też mocno na czynny, więc myślę, że wam się podoba. Jeszcze wczoraj jak nagrałem ten film z nich, ten ostatni, to jeszcze było mało wyświetleń, ale dzisiaj teraz wychnę niedawno, to już 30, a 23 godziny temu. I dzisiaj już jest większe takie, więc nie muszę tu omijać tego. No to też trochę nie da się tak. Widzicie, sama praca jest taka mała, no. Trzeba większą kupić. Kombajn też jest większy, no, więc też tak trochę nie większy. No a wtedy też był taki mniejszy i też było jeszcze więcej. Trochę snopków będzie z tego pola. Z tamtego. Więc, o kurde, nie no, przejdziemy sobie jeszcze raz tutaj na które miejsce, bo widać jeszcze. Najpierw trochę zaczniemy tamte pole, jutro dokończymy i najwyżej coś jeszcze porobimy. Czy sprzedamy, czy sporamy, od razu nie będziemy sprzedawać. No z tego będziemy myślę, że to nasz próbę na razie mamy 6000, więc wydamy to zboże, tę pszenicę i te snopki na spokojnie. Tutaj nie będzie ich za dużo, ale trochę będzie. No, widzicie, na pewno było dobrze, bo nie ma prawie. Nie widać, że to jest pełne. To jeszcze sobie przejedziemy, bo tu też tak do końca zrobimy, ale nie wiem, jak to tak powiedzieć. Jeśli będą się w parę sekund, no sobie pojedziemy jeszcze, pojedziemy to małe tylko na zakresie pojedziemy. No tu też to pojedziemy, no może jest takie podziemy, ale właśnie na końcu sobie poładujemy, bo będzie coś więcej. No i sprzedamy najwyżej tą prasę. Znaczy trochę więcej, jak będziemy już około 20. Prasa kosztuje go 20 tysięcy czy ileś, więc jak posiadamy te wszystkie prasy, to mam nadzieję, że na spokojnie by nam starczyły już. Bo jest potrzebna, ona jest tam bardzo duża. Czyli snopki są długie właśnie, bo to są takie jakby małe można powiedzieć, ale takie, no duże można powiedzieć też, ale nie są takie długie, nie? Tam, gdzie jest taka większa i takie długie są te snopki. Dobra, jak dobiliśmy te 210, 211 snopków, to lecimy teraz po 220. Myślę, że jeszcze w te wakacje zdążymy, ale nie to mi się nie stało, bo już tak dobiliśmy, 210. Dobra, przyjdziemy jeszcze te małe tutaj, co zostawiłem. A na pewno po 900 snopków, bo tutaj nie ma snopków. Przejdziemy sobie.
że jak bym zostawił, no to tego smoka jednego by nie było. Nie, nie weźmiemy teraz wszystkiego, nie? Ja bym miał wszystko wziąć, to nie lubię. Być pewnie w chłodzie, nie? Dopiero 50 chyba, więc... Nie będzie aż tak źle, będziesz sobie spokojnie... Nie zrobimy całego pola tamtego, ale pół zrobimy na tego. Dobra. I jak chodziło, było nowe ciągniki, to na razie nic tam. Na razie mam ok. Nie wiem, że strzegamy tego małego gdzieś tam, bo on może śpiać i tylko w świetnych czasach właśnie chcą żniwo czy coś, nie to biorę go, a tak to nic nie robi. Dobra, jak już jest tam ten miejscu. Dobra. Już na tym dobra. Nie, myślałem, że to będzie działać tam. Dobra, zostawimy już to, nie będzie. Ja sobie po odcinku... ja sobie po odcinku te wszystkie... Wiecie, jak było? Więc może jak skończymy to pole, to sobie po odcinku wiadomo, że te snopki zbiorę, no będzie więcej. No w tym polu tylko to mieliśmy. Teraz z tego pola trochę będzie, więc na spokojnie cała ta kwota będzie. Może być tak z 6 tysięcy z tego, że sprzedamy zboże i sprzedamy tą klasę. Ale jeszcze poczekamy z jednej, dwa żniwa, które sobie kupimy do tego. No bo jest trochę mała ta klasa, więc albo tam do balotów sobie kupimy, a najpierw musimy nową klasę. Chyba że jakąś najbliżej małą klasę poczuły do balotów, to tam, no to nie wiem jeszcze, ale raczej do tych łeb. Tak wiem, że pojechać ludzi do tego. Mam zaraz sobie wrócimy do tego pojechać. Czy do tego? Do tego sobie wrócimy. Bo minęłem już, bo jest większy. Tu też mam, bo to jest większy. Ale myślę, że większy jest niż z tego małego, co my to kupiliśmy kombajn. Weźmiemy te wszystkie tutaj. I trochę sobie pobiegnie z tych kół. Tam będzie trochę. I tylko już ustawimy, niech tam będzie. Jeszcze te większe weźmiemy, tak to nie biorę. Takie duże jak są, duże, że to mam kombań, to są większe, nie? Trochę szybciej tam te są. Siać, to jest coś, nie masz
takie te przerwy, ale już tak jakby nie było tych przerw, to snu to długi zasnął. To byłoby tak lepiej, nie wiadomo. Ale tak, no. No to się będziemy tutaj przypomnieć. Dlatego są takie potrzeby, bo jest za mała trasa, nie? Teraz ja się staram, żeby nie było, ale już widzicie, tu już było większe niż ja mam. Nie wygląda tak fajnie, jakby nie. Ze snopków, co robiliśmy ostatni pierwszy raz, bo teraz robiliśmy snopki, to no mało już tego było, więc myślę, że tu już będzie więcej. A tu już jest zwiększenie, niestety, więc musiałem mówić trochę. Ja naprawdę próbuję to wszystko, nie? Będzie właśnie tak, że na tym środku będzie zebrane na bokach, nie, bo to bardziej biorę na tym środku. Trochę w tym cyklu. No, na spokojnie będziemy to zrobić. Ale to od razu po odcinku nie zrobię, lecz może... No dobra, zrobię, będę później w głowie. Więc wręcz mi nawet podobają te filmy, bo trwają dużo ślubów na doszło, więc ja się z tego bardzo cieszę. Dobra, tu już chyba nie ma tych mniejszych, którzy zostawią. No dobra, bo do tego to słyszę, nie to jest więcej. Widzicie, jak na środek trochę na tym, to jest to pośrednictwo właśnie zostawiłem. Zebrałem, a tamto po bokach zostawiłem. No i ostatnie tutaj już. Nie, jeszcze jeden. Albo tu jeszcze. A, ja pamiętam, no, wczorajszek, przedwczoraj, to jeszcze posiliśmy. Tutaj nicę to właśnie pamiętam, że jeszcze tu zostawiłem taką. A chyba więcej zostawiłem niż wtedy, co to może było mniejsze. Nie, ja już się nie uparłem, czy lepsze niż tutaj. Dobra. Ja myślałem, że to tutaj kukula zrobimy, bo to jest piękna będzie. Cały już przy kółę zrobimy jeszcze co, jeszcze nam starczy czasu, więc chyba. No, starczy, starczy, więc może już sobie podjedziemy tą kciuką, kciuką zaczniemy zbierać. Zaraz sobie to jest ostatnie. Bierzemy kciuki, widzicie? Tu takie bardzo duże rzeźby. A chyba już są takie metody. Jeszcze raz odbudujemy to wszystko. Albo będzie. Dobra, już. No, skoro ja tak nie wiem, że są fajnie, nie? No, większa trasa, jak będzie, to... sobie wyjdziemy. Okej. Okay. To zboże sobie po odcinku wczorajszym. I tak około będziemy mieć już ale jak to nie ma pan. Dziękuję.
włączył ten automatyczny czy coś tam. Po prostu, bo tak jest szybciej, nie? A ja się męczyłem w ogóle z tym. Sorry, coś być będzie takie głośne zajęcie. Teraz pocznijmy. Trochę będzie tego robota, ale dobra. Dobra, chwila, bo my musimy teraz to... Tak. O, dobra. Teraz powinno być oks. No, dobra. Polecimy, no trochę będzie tych snopków, więc dobrze, dobrze. Pierwszy rządek mam. A, teraz będzie to tak, że... Teraz to będzie tak, że... I to jest właśnie fajne, że tak samo to robi, bo jak się męczyłem właśnie, wziąłem prawdziwą przyczepę, to on jakby do zboża, co... kombajn sypał i próbowałem zrobić tak, nie? To ja się męczyłem. Dopiero zapomniałem, że mam tą przyczepę i do czegoś to było, nie? No. Więc jak używam z tej przyczepy do różnych tej pszenicy, to wszystko, co kombajn siał, nie? No to potem miałem tą przyczepę. Jak to do tego było zestawu, do tej prasy. Co mogę rzucać sobie to? Kurde, to obracanie tak. Dobra, mogę tak rzucać. Ja pójdźmy trochę tam dalej. Tu mamy 10 bajów, jak skończę. To robimy sobie to. Dobra. Ja sobie po odcinku to wszystko zbiorę, jeszcze 2 minuty będę nagrywał, więc no. Okej, ile tu już jest? Już trochę jest. Oj. Dobrze. Sorry, jak coś słyszycie takie. Jeszcze nie, czy coś. Dobra. Oj, nie złapałem? Więc ja już kończę zaraz ten odcinek. Dobra, do końca tego i kończę. Ale na tym polu nie jest tak dużo, aż... Czy no wiadomo, że więcej niż w tamtym. Mamy 2 pola, no nie za dużo. Będę myślał, jak kupimy tą prasę nad zakupem... tego nowego ciągnika, a potem już z nowym polem na spokojnie. Albo najpierw w kury będzie lepiej. No, najpierw w kury był też było dobrze. I bym zostawił tego ciągnika, a najpierw w kury po tej prasie. No, nic na pewno nie zmienię jeszcze. No, może czasem coś zmienię, ale raczej nie, no bo ta prasa jest potrzebna naprawdę. Okej, okay, ostatni rządek. Okej, okay, zdążę na jedno czas. Na czas. No ja nie muszę oczywiście robić równo na 20 minutę, nie? Ale tak myślę, że nie jest za długo, nie za krótko, że idealnie wam pasuje. Dobra, zaraz po odcinku, jak będę to zbierał, to sobie podjadę tym ciągnikiem. No dobra. Ostatni snopek niech będzie ten. Ostatni snopek są zawsze. Dobra, no i mamy. Fajnie to wygląda, więc dobra. Więc dziękuję, o idealnie, dziękuję wszystkim i widzimy się jutro na filmie, jak będziemy sprzedawać i orać. Więc widzimy się jutro, pa!